Hej, witajcie, z tej strony Noxia, to League of Legends i dzisiaj będę grał Wladimirem na topie. Ostatnio grałem raz z Wladem i wyszło tak, że wziąłem Thunderlorda. Słusznie w komentarzach zwróciliście mi uwagę, że Stormrider jest lepszy i w tej grze biorę Stormridera. Blame'ił mnie, bo na tym koncie na solo queue jest brąz 5. Ale teraz gramy flexy i co? I mam tutaj platynę 5. Tak na średnio na flexach rzuca mi jakieś diamenty. No zwykle jest kilka diamentów przynajmniej w jednej grze. A swoją drogą, dlaczego powiem chwilę, dlaczego wziąłem Vlada. Vlada wziąłem z tego powodu, że jak zobaczycie na ich drużynę, potrzebowałem top lanera, który będzie... dobra, wracając, popatrzyłem na ich drużynę. Potrzebowałem top lanera, który będzie dobry zasięgowo. Pomyślałem właśnie od razu o Vladomirze. Na dodatek dobrze pasuje do naszej kompozycji pod względem rozłożenia się zadawanych obrażeń. Bo teraz mamy dwie postacie zadające stricte magiczne obrażenia i dwóch silnych damage dealerów pod fizyczny damage. No. Cheat. Jesteś pewna? Nie, nie jesteś. Ja też nie jestem. I tracę CS-y. Mam na razie jednego CS-a, to jest tragedia. Ona nie ma jak się wyleczyć. Co to w ogóle jest za trade? Popatrzcie, widzieliście to? Mam jednego CS-a, ale takie wciry jej wpuściłem teraz. O Boże. Okej. Okay. Tylu CS-ów nie powinienem gubić. Ale to z łapy gubię te CS-y. Last hitując. Na pierwszych levelach może być mi trochę ciężko ją tutaj zgnoić. Ona poszła w Fervora, to jest pewien błąd na linii na Vlada. O, nie trafiło tutaj. Na razie jeszcze nie mam takich obrażeń, będę ją po prostu obijał. Tak, wiecie, nieśmiało bardziej. Chcesz wskoczyć? Chyba nie. Zastanawiałem się, czy wskoczy, wtedy bym jej walnął atak i E, żeby to odwrócić. O, wzmocnione Q, to jest mocne. Branie takich walk jej się nie opłaca. O, ale strata Warda. Ważna strata Warda gra Vayne na topie, jej Ward by się przydał w innym miejscu. Nie, żeby mój jungler jakoś tutaj, widzę, zmierzał szybko. No, będziesz dostawała w ciry, jak tak będziesz robiła. Okej, okay, teraz mogę ją trochę wyzonować. Patrzcie, ona tych minionów nie może zgarnąć. To jest okej. Okay. Takie trzymanie jej jest okej. Okay. Vayne, która się nie wyfarmi. O! Dobra. Jest moja. To było głupie, Vayne. To było po prostu głupie. O, okej. Okay. To też nie było najlepsze. Powinna... W momencie, w którym użyła swoje E, pozbawiła się jednego i to tak do końca niepewnego counterplayu. Na mnie? Patrzcie teraz. I to jest kolejna zła rzecz, którą ona zrobiła. Popatrzcie, recallnęła się i od razu straciła zdrowie. Kupiła Vampiric Sceptera? Nie. Za darmo zadałem jej tutaj te 300 obrażeń. Tak, w taki sposób, że teraz, jak będzie chciała, ja się wrócę na linię i będzie musiała niedługo użyć potki, dlatego że właśnie popełniła błąd z tym... O, i już użyła potki.
Powinna się steleportować do Tureta, a nie do minionów pode mną. Poporam. Czy ona czuje to, że ja chcę pod nią podbiec? Okej. Zaraz będę mógł ją zdejwować, jak tak dalej pójdzie. No, unlucky linia jej się trafiła. W ogóle chciałem zagrać Zedem, a dostałem topa niechcący. Znaczy, no niechcący, no jakbym miał na to wpływ, to bym nie dostał. Dostałem topa. A Zedem mam ochotę bardzo grać, bo jest trudną postacią mechanicznie. Uważam Zeda za jedną z najtrudniejszych teraz postaci. Mimo że jego winrate wzrósł, bo z 45% tak powoli zmierza do 50%, ale mocno powoli. O, wybiła szósty. O, to ciekawe. Ona ma flesza? Chyba nie. Dobra, nie żyje. Okej, i teraz mam nad nią przewagę w farmie. I na dodatek mogę bezkarnie puszować tą linię. Zak nie ma co mi zrobić. Nawet przychodzenie na topa mija się z celem, bo nie potrafię sobie wyobrazić do końca scenariusza, w którym teraz by mnie zabili. Musiałbym mocno sfejlować chyba. Mogę sobie pozwolić na wbiegnięcie, tak? Trochę tym Vladem nie wychodzi mi farmienie. Nie do końca wiem, jak to jego E wykorzystać, żeby trafić dużo minionów. Tą falę byłoby fajnie pusznąć, zanim przyjdzie Vayne. Co ja z tego mogę złożyć? Jak się zastanawiam. Aby sala? Nie, oni mają full ad team. Wiecie co? Kupowanie książki było chyba bez sensu. Mogę z tego złożyć Zonię, która będzie nawet dobra w sumie. To może Zonię złożę. Tak, chyba pójdę po Zonię. I powinienem był kupić kolejnego Control Warda, bo tutaj zaraz ten może paść. Azir ma 0-1, ale to nic. Azir jest late game championem i tak dobrze sobie radzi, że ma tylko 0-1 na Zeda. Wiecie, zawsze mógłby trochę mocniej nafidować. Serio? Serio? Co? O, shit. Dobra, to jest ten scenariusz, w który nie wierzyłem i w którym zginąłem. Rzuciłem E, czy ja w trakcie E mogę rzucać plamę? Chyba tak, powinienem był to zrobić, ale nie naciskałem, bo wydawało mi się, że się nie da. A tak jak teraz sobie myślę o tym, widziałem Vlady, które wychodziły w plamie, rzucały E. To chyba musiały wcześniej rzucać to E. To było bardzo głupie, bo tego ganka powinienem bez problemu uniknąć. Ile on mnie kosztuje? Muszę się zastanowić. 20 CS-ów przewagi mam. Trochę jeszcze stracę. Tutaj ja robię sobie rachunki, podliczam. Okej, zabił. Ja sobie podliczam, a tam na bocie pada mnóstwo fragów. No przede wszystkim dwa levele przewagi straciłem, które miałem. Czy ona tu jest? No. Jakie ona ma przedmioty? To też może być pewien problem, bo chyba sobie kupi nareszcie coś przyzwoitego. Myślę, że coś z Vampiric Sceptera złoży. Serio? To jest nierozsądne, Vayne. Tak się kończy głupie używanie teleporta. To ona liczy na Zaka? Zak może jej pomóc, ale ja mam tutaj wizję.
Okej, okay, paniczne Q z mojej strony, ale nie chcę tego sfailować. Ja mogę sobie pozwolić na to, żeby być na w miarę niskim zdrowiu, a ona nie. To jest różnica między mną a nią. Okej. Okay. Zabita Vayne. Czy ja mogę top bota tepnąć? Nie, no nie mam gdzie tepać teraz. Oj, Azir, oj, zablokował mu ciałem. Dobra, trochę farmy. Tureta bym zgarnął pierwszego. I może zaraz pójdę gdzieś na jakieś inne linie. Zak idzie na topa. Okej, okay, to ja się cofnę po prostu. O, a co to za Ward? Myślę, że prawidłowym przedmiotem będzie właśnie na pierwszy protobelt. Czy dalej powinienem dopychać topę? To jest jedna z opcji, które mam. Mogę dopychać topa i sprawić, żeby Zak przychodził do mnie, a dzięki temu Rengar może coś zrobić w innej części mapy i w ten sposób uda się wygrać, tylko że Kate ma 6-1, a Zed 3-0. Kto by miał coś ugrać? Nie jestem pewien. Zak będzie szedł do naszej dżungli, dobra, wiecie? Ja pusznę szybko. Na midzie Vayne. Czy ona się wraca tutaj? O shit. No nie wiem po prostu. O wow. O! Ty jesteś. Dawać. Botlane? Dobra, turet za tureta? Nie wiem. Turet i Drake. Chyba to jest właściwy sposób. U nich supportuje Brand. Może być pewnym problemem. O, czekajcie, chyba kurier. Dobra, jestem. Dostałem ważny telefon i niestety zginąłem, bo grałem jedną ręką. Czekajcie. O, to jest dobre. Vayne jest missing. Teleportuję tutaj, mimo że na topie jest duża farma. Nie no, weź. Serio? Nie dobiegnę. Dobra, on dobiegł. Jeden trup. Dwa. Cholerne Rengary. O, zaspamował masterką. No to ładnie, ale się dałem porobić.
A, się dałem porobić. Chciałem uniknąć jego Q pieszo i wtedy miałbym szansę go zabić. Ale wiecie co? Nie uniknąłem jego Q. I dałem się zabić. No nie najlepiej, nie najlepiej. Tu przewagę stopa, którą wyrobiłem sobie na topie, trochę trolluję. Znaczy, Vayne jest useless. To jest plus tego, co się działo na topie. Ale ja z tego niewiele dla siebie wyciągnąłem i niewiele wyciągnąłem też dla drużyny. Myślę, że najlepiej będzie, jak zrobimy teraz Drake'a. To jest ładny stun. Szkoda, że nie ma jak go nikt wykorzystać. Z ma 5-1. Chyba zapinguję. O! Ej! Rengar! O! Dobrze, Drake? Czy ktoś tu przyjdzie mi pomóc? Powinniśmy zrobić z tym. Ja jestem tanki. A oni tam mogą straszyć. O, zabił! Super, okej. To nam daje pewną dozę znowu... Daje nam to pewien margines błędu, powiedziałbym, w kolejnych fajtach. Jesteśmy całkiem nieźli w popełnianiu błędów w tej grze, więc... Czy on... A, to spryciarz! Tego się nie spodziewałem, że jak wezmę kraba, to że on będzie taksował bota. Tak to ja bym wziął bota. A maska? Kurde, mogłem zostać. Drawun! Please, don't die. Zonia niedługo. Czy Zonia mi pomoże? Nie jestem głównym celem ich ataków, bo Vlada się nie lubi z natury atakować, bo się łatwo leczy i dużo przeżywa. To jest cel ich ataków. Zabije? Nie zabił, okej. Okay. Dobra, nikogo nie widać. Wejdę między te miniony. To powinno zadziałać. Dobra, wrócę się po zonie. Mając zonię, będę mógł już inicjować walki dla swojej drużyny tak bardziej agresywnie. Będzie mi brakowało jeszcze... No, kolejne trzy przedmioty to chyba będzie Rilla i maska i... I nie Spirit, a może Spirit właśnie? No w końcu dwa razy zabił mnie Brandt, albo nawet trzy. Ale chyba nie złożę Spirita. Chyba coś innego pójdę. Drobny damage. O, ziomek. Tylko mi tu nie giń. Czy ja mam wracać na topa? Chyba tak, bo tutaj jest trochę tych minionów. Rengar? O, włączę ulta? Tak, włączę. Nie uciekniesz. One shot? Od tego wszystko zależy. Nie wszystko jednak od tego zależy. A dobra, uciekła. Musiała się flashować chyba. Bo nie widzę szans, żeby uciekła mu bez pomocy Zaka, a Zak się nie pojawił. Ja myślałem generalnie, że Zak zaraz wyskoczy na tego Rengara, ale tak się nie stało. Wbije się w niego? Ej, to jest poza pozycją. Flash, ghost.
Co to jest? Co ty ogarniasz? Zak, brałeś coś? Ulcnął mnie. Zupełnie mnie to zaskoczyło. Tak pomyślałem, wbiję się na niego, okej, okay, ale żeby aż ultać mnie? Chyba nie sądził, że ma szansę jakieś zabić. Okej. Okay. Takie przedmioty, teleport na topa, który może nie być najlepszy na tym etapie gry. Lepiej byłoby się może tepnąć na mida, nie jestem pewien. Zobaczymy, czy oni zginą, od tego zależy. Ale kto by miał ich zabić? Vayne is behind, to... Nie mają za bardzo potencjału, nie mają przeciwnicy potencjału, żeby ich zabić. Trap? Nie. Groźnie czy nie groźnie? Nie jestem pewien. Wbijam tam. Patrzcie, to jest nie najgorszy fight. Aaaa, dwójka! Naciskałem, nie zdążyłem zoni. To naprawdę był nie najgorszy fight. Nawet jak musicie wierzyć, że to miało sens wszystko. Oj. Się porobiło. Niedobrze się porobiło. Jakbym użył tej zoni, to by trochę mogło zmienić chyba, no nie wiem. Musieliby przeciwnicy zaczekać, żeby mnie zabić. Myślę, że i tak popełniłem błąd, że za daleko troszeczkę wyszedłem. Relaja mi pomoże trzymać się blisko celów. Za głęboko tutaj po prostu wszedłem. O, 300 golda potrzebuję. Nie ma miejsca, w którym mógłbym zebrać tyle. Krab? Myślę, że zacznę szykować. Kto u nich dżungluje? Zak. Czekajcie, no. Żeby Zak tu nie wskoczył. Aj. Mamy farta, że nie wskoczył, ale nie znaczy to, że to było dobre zagranie, nie? No nie! Mam za wolne palce, autentycznie. Nie potrafię nacisnąć wystarczającej ilości przycisków. Dobrze. Nie dobrze. Dravenbot. Pusznie. Przynajmniej tyle warf. Mam zawalone palce. Nie, jak mam nacisnąć ulti E, do tego jeszcze Q, protobelt i naraz albo zonie, albo W, to za długo mi to zajmuje. Barona robił? Czy go soluje? Czy mi się wydaje? Czy go soluje? Nie, dobra, zabił. O, skupił na sobie dużo uwagi. Vayne jest na tym etapie, kiedy Vayne na topie jest tak samo dobra jak Vayne AD Carry. Bo zaczynamy się powoli zbliżać do późniejszych stadiów gry. A dalej jest mocno behind w przedmiotach, ale chyba teraz się to zmieni, nie? Bo ma... Wydaje mi się, że w sklepie dawno nie była. Tak, faktycznie. Baron to jest dobry call.
Ja już mam relaje, więc... Potankuję dla niego. Dlaczego tu nie ma Azira, nie jestem pewien. Okej. Jak widzicie, fight przebiega nie najgorzej. Ohoho. Wlazłem między wszystkie saplingi Zaka. To nie są saplingi, nie wiem jak to. Między te jego gluty i udało mi się użyć E na wszystkich. W sumie przez to się nie healnąłem. Dobra, mamy inhiba. Mam jakiś emote spam? Nie wiem. Tylko na coś takiego mnie stać. O, na bocie duża fala. Na razie pusznijmy to. O, 16 level, jak miło. Czy oni będą próbowali? Nie, nie będą. Jakbym tym złapał ją? Może bym się zdecydował. Odbiegnął? Prawie. Ult, ult, ult. Nie, nie ma Draven ulta. Wiecie co, to była słaba walka, która mogła wyjść mimo wszystko. Bo prawie kupiłem drużynie wystarczająco dużo czasu, żeby dobiegli, ale i tak popatrzcie, że udało się za mnie pozgarniać kilka fajnych fragów. To jest dobry exchange dla nas, dobra wymiana. Teraz mogą zgarnąć bez żadnego oporu nie chyba. Z bez ulta jest, no może nie potrzebuje. Zobaczymy. Dobra, udało mu się zabić Vayne. Rengar, pokaż tego OP czempiona, pokaż dlaczego banujemy Rengara w każdej grze. Nie wiem, czy teleportować, bo nie wiem, czy będziemy kończyli. Chyba drużyna K jeszcze... Nie ma ochoty kończyć, ale... Ale będzie miała. Nieważne, uda nam się teraz skończyć. Już nas nie zatrzyma sam Zak. Wiecie co? Mam ochotę jeszcze zobaczyć damage dealt po grze. To nie będę w tym momencie się żegnał jeszcze. Okej. Spróbuję na szybko zmienić scenę, tak żebyście nawet nic nie zauważyli. Mamy grę w toku, mimo że to jest nieprawda, bo jest po grze. Trzeba czekać na staty. Okej, okay, so. Udało mi się Jasminiu zgarnąć. To co mnie interesuje to jest damage dealt. Jak wypadłem na tle innych? Okej, okay, udało się zgarnąć największy damage dealt. Większy nawet od tych Zedów i tak dalej. Nie jest to dziwne, bo na sustain damage postaci, jak jest to częste, na Vladach, Swainach i tak dalej. Ale zawsze przyjemne. Okej, okay, więc mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, że możecie zostawić subskrypcję na moim kanale. Tak, wystarczy żebrania. A tymczasem żegnam się z wami, słyszymy się w następnych materiałach. Peace.